Paweł Nastula, polski mistrz olimpijski w judo. Jesteśmy w Centrum Olimpijskim w Warszawie po konferencji prasowej przed walką z Andrzejem Wrońskim. Paweł, jakie masz odczucia przed tą walką? Skąd pomysł i cała jakby idea tej walki? Pomysł padł od osób związanych z Korzeninem, z zapasami. Pomysł już był ponad 2-3 miesiące temu. Natomiast jeżeli chodzi o Andrzeja, no to dowiedziałem się 3 tygodnie temu, że to będzie Andrzej. I cóż, pomyślałem, fajna propozycja, fajna walka, ciekawa, dwóch mistrzów olimpijskich w formule MMA, także no, myślę, że będzie fajne widowisko. Twoim marzeniem była kiedyś walka z innym japońskim mistrzem olimpijskim w judo. Powiedz, czy to jest taki... Tak, z Yoshidą. Czy to jest taki substytut tej walki? No nie, no to trochę co innego. Natomiast rzeczywiście swojego czasu dążyliśmy do tego, żeby ta walka też się dobrze odbyła. No niestety różne tam były przyczyny, które spowodowały, że nie doszło do tej walki. No ale myślę, że to już zostawmy Yoshidę. Yoshida już zakończył przygodę z MMA. Wrócił do judo. Natomiast tutaj skupmy się na walce też dwóch mistrzów olimpijskich, tylko że to judo i zapas. Czy miałeś teraz okazję ostatnio widzieć, jak trenuje Andrzej Wroński, w jakiejś formie? Jak to oceniasz w ogóle? Nie, nic nie wiem. Także to... Ja wiem, jaką ja mam formę i skupiam się na tym, co ja robię. Natomiast zobaczymy. Powiedz, obserwujesz wyczyny Satoshi Ishii, który był mistrzem olimpijskim w judo i w tej chwili udziela się na rynku MMA, z różnym skutkiem oczywiście. Te walki są mniej lub bardziej widowiskowe. Z Ishii też była propozycja swojego czasu walki, natomiast też nie dożyło. No, ze względów takich technicznych szkoda, bo to też byłaby ciekawa walka swojego czasu. No, kiedy miało dojść do tej walki, no to nie będę zwracał. Paweł, kiedyś szef Team Questu, w którym trenowałeś przez jakiś czas, stwierdził, że zapaśnicy i judocy mają fantastyczną bazę, jeśli chodzi o MMA, że jest to taki w zasadzie chyba najlepsze sporty, żeby wyjść właśnie do MMA. Co ty o tym myślisz? Na tle oczywiście Andrzeja Wrońskiego. Ja myślę, że tak, że to jest najlepsza baza. Natomiast też jak popatrzymy na świat MMA, że też wychodzą z innych dyscyplin, prawda? I są mistrzami. Są karatecy, są kickboxerzy, no mniej bokserów, prawda? Ale rzeczywiście przewaga jest sportów chwytanych. To tak. A powiedz, jak będziesz się przygotowywał w tym ostatnim okresie? Czy zamierzasz jakiś specjalny plan tutaj ściągnąć jakichś zapaśników, z którymi będziesz trenował, czy raczej standardowe przygotowania, tak jak zawsze się przygotowywałeś? Nie, no to oczywiście trochę muszę zmienić i trochę pod Andrzeja potrenować, więc tu będzie potrzeba kilku zawodników, którzy obciążą mnie pod kątem też właśnie zapasów. Tak z ciekawości zapytam, czy uważasz, że to będzie taka walka stricte serio, czyli nie odpuścisz w żadnym momencie, trafisz na przykład, będziesz dobijał. Było nie było dwukrotnego mistrza olimpijskiego na ziemi. A kiedyś odpuściłem? Nie, no oczywiście, ale... Walka naprawdę na 100%. Okay, my się lubimy, nic do siebie nie mamy, natomiast jeżeli dojdzie do walki, no to będzie walka na 100%. Czy to nie jest dla ciebie jakiś mentalny problem walczyć z kimś, kogo znasz, tak? Bo jednak nie, byłeś, nie ma problemu. Byłeś na obozach, znałeś i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. Czyli czyste zawodowstwo. Paweł, życzymy oczywiście sukcesu, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy z Andrzejem Wrońskim. Życzyliśmy mu też sukcesu, bo wygra lepszy i zadecyduje dyspozycja danego dnia. Dla portalu Fight Sport, Paweł Nastula. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo.